Witam Was w kolejnym odcinku z Discipline 2 Mroczne Proroctwo. Dzisiaj mam zamiar trochę bardziej mapy poodkrywać. Zobaczymy, czy przeciwnicy na to pozwolą. Mam nadzieję, że mi się tu nie będą pałętać pod nogami. Właściwie pod kopytami. W każdym razie ogarnę może ten kawałek teraz. Tutaj są te jaszczurki, to je zleję całkowicie. A kiedy oni to... Chwila, moment! A, bo to jest stolica, ale żeby taki daleki zasięg był? Trochę dziwne. Panie! Żeby taki zasięg miała stolica od nich, żeby mi kopalnię zająć? To nie mam wyjścia, tą różdżkę muszę tak czy siak postawić. No, już się zamieniło, ale i tak postawię na wszelki wypadek. Panie. Jeszcze to tutaj będzie trzeba poprzejmować. Na razie odpuszczę sobie walki. Tak jak już mówiłem, trochę bardziej map odkryję. Tu jest jeden ork, a to w sumie mogę go załatwić. Smak cierpienia. Z takimi pojedynczymi szybko idzie, to można sobie ich załatwić. Zwój wezwania Beliarcha. Okej. To są ruiny. A może sprawdzę, co w tych ruinach jest? Albo nie, w sumie olewka. Ogarnięcie mapy jest ważniejsze. Tutaj jakieś zbiry, złodziejaszki, proste. My tu mamy... Niedźwiedź brunatny i skalny olbrzym, oczywiście. Kurczę, czy te krasnoludy wszędzie poprzejmowały te zasoby? No to wygląda. Nie wiem, czy moja droga potrzebował. Nie wiem, czy mi się opłaca tam lecieć. Chyba nie bardzo, bo zaraz mi to przejmą pewnie. Ale możesz tam tą różdżkę zabrać. Wow, dopiero teraz tego szpiega złapali? No i wykrakałem. Mówiłem, żeby mi się tylko nie napatoczyli tutaj. Będę musiał się wrócić. Ty, nie wiem. Uciekaj jak najdalej w sumie. Raczej nie uciekniesz tak szybko. Komu pisana śmierć? Dobra. Dajcie mi jakiegoś czara, może z drugiego poziomu. Dajcie mi może tą redukcję obrażeń. O. Mogę tu coś postawić, nie bardzo. Trzy koła potrzeba, tu też trzy koła. Tu nie mam co budować, no trochę kaski potrzebuję. Powiem drogą, czy mi się opłaca gildię budować? Tak jakoś już przestałem używać tych złodziei. Po prostu wkurzyli mnie do tego stopnia, że już mi się nie chce. Teraz już ucieka w innym kierunku. Nie, no nie dam ci uciec. Najpierw załatwię ciebie. Co to za słabizna? W sumie nie do końca. Drugopoziomowe jednostki plus czwórka. Ten alchemik dodawał chyba... Dodatkowy atak dodaje, aha, nie. To tamte wcześniejsze wersje dodawały obrażenia. Dodatkowy atak jest chyba bardziej niebezpieczny. Eliksir ataku, razy dwa, reszta śmieci. Eliksir szybkości, to może być. Eliksir nietykalności, to daje 50%. Kurczę, coś takiego dali na taką, na taki słaby oddział. Smak cierpienia. Ale
A, ten ucieka. I raczej mi zwieje. O ile go zdążę zatrzymać. Dobra, chociaż chybienie na tego, co obronę podjął. Gdyby było odwrotnie, to musiałbym go ganiać znowu. Dobra, droga wolna. Skoro stamtąd krasnoludy mi przyleciały, to ja będę musiał tam polecieć i się z nimi rozprawić. Komu pisana śmierć? Jest was więcej. Nie ma bata, żebym wam pozwolił przejść. No to różdżka, oczywiście, to jak najbardziej to muszę załatwić. Dobra, tutaj są tereny nieumarłych. Ło, ile zombiaków. Po co tyle zombiaków w jednym oddziale? Bez sensu. Zobaczymy, co ten zrobi. To jest złodziej, także nie muszę się go obawiać. Tutaj jest miast, a to jest od tych, no tak. Panie! Skąd wy się bierzecie, krasnoludy? O, ci kurcze, no nie... Nie potraficie inaczej mnie pokonać, tylko czarami cały czas walicie. Taki pojedynczy czar nic mi nie zrobi. Nie wiem, czy to jest różdżkarz. Panie! W każdym razie muszę go załatwić. Poznają smak cierpienia. Tak, różdżkarz. Do piachu z tobą. Pięknie weszło, 75. Poznają smak cierpienia. Dobra, dawaj mi tą różdżkę i leć dalej. Tam jest mana śmierci, to jak najbardziej muszę zająć. Komu pisana śmierć? Legiony na razie nie wychodzą. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Co tam jest? Znowu łódź. Poznają smak cierpienia. Kurde, ale was tu przylatuje. Nie poddacie się, co? Oczywiście, że nie. Jesteście uparci jak cholera. Ta upartość was kiedyś zgubi. Tu jest jakiś inny. Nie, tamtędy, głupia. Chcesz się zabić? Opisana śmierć. No teraz to już perfidnie sobie jaja robicie. Co to jest, Walkiria? Walkiria. To nie może być od legionów. Tego, że zwiałem tą upiórzycą, skoro ta Walkiria i tak się jeszcze raz rzuci. No dokładnie. I pozamiatane. Chyba, że się chybi. W ogóle to jest dziwne, że się chybia. Teraz się nie chybi. Oczywiście nie można mieć takiego szczęścia. No trudno, nieważne. Trochę kasiorki mam, a zanim jednostki awansują... W sumie tu już się trochę zbliżają do awansu. Przynajmniej nekromanci. Ale i tak jeszcze daleka droga. Poznają smak cierpienia. Uuu, tu mamy tego lodowego olbrzyma.
żaden z niego przeciwnik. Chociaż nie sądzę, żebym go położył w pierwszej turze. Chociaż? Dał radę. Miałem mapę odkrywać, a tymczasem krasnoludy mi tu cały czas przychodzą. Dlaczego przychodzicie i psujecie moje plany? To jest ich stolica. Co to jest za gościu? Domyślam się, który to jest. Ten Strombo oczywiście. No. Uhuhu, to jakaś potęga się szykuje. Piąteczka. A moje jednostki? Jak tam z HP? Odcień może oberwać, ale raczej przeżyje ten jeden atak, bo on ma 50 obrażeń. Olbrzyma nie położę niestety. Odcień ledwo przetrwał. Ledwo. Teraz na wszystkich paraliż. O nie no! Akurat tego, którego chcę położyć najbardziej, to paraliż nie siadł. I dobijamy. Ile expa? 87. Za piąty level tak mało. No dobra, niech będzie. Nie będę płakał. Muszę sobie drugą upiórzycę zrobić. Ja tu żadnego miasta. Chociaż tutaj mógłbym, o. Ale może jeszcze się wstrzymam. Dopóki to tam fruwa ta walkiria, to nie ma sensu za bardzo. Tak, tak. Zrozumiałem aluzję. Nie chcecie mnie tam. Ale ja mam gdzieś wasze pogróżki. Brawo. Brawo ja, kurde. Naprawdę. Brawo. Tak to jest, jak się zostawia... Kurczę, przeciwników w pobliżu. Jeszcze raz mam się z nim bić. Dokładnie taki sam scenariusz jak wcześniej, też chybianie na tym samym. Kurde, miałem tego pizgnąć. Dobra, nieważne. I tak mi nie zwieje. Raczej nie ma takiego zamiaru. Dobra, teraz to zapiszę. I sprawdzę, czy ta walkiria nie powinna się w sumie rzucić. Już nie ma więcej ruchu. I nie tamtędy po prawej, tylko lewą stroną, ok? Nawet mi się nie waż tam na prawo lecieć. Dokładnie taki sam scenariusz. Dokładnie taki sam. Zrobiłem się trochę zbyt pewny siebie i nie zapisałem wcześniej. Taka pewność siebie też może prowadzić do większej liczby błędów. Czemu w ogóle to miasto jest tak blisko stolicy? Czyli co, mam was pobić? To zależy, co wy tam macie. Ale im was mniej, tym lepiej. Tylko lodowy olbrzym. Jakiś weteran. Słaby.
W ogóle, gdzie jest mój odcień? Czyżbym coś przeoczył? I zauważyłem, że mi padł? A! Dobra, nieważne. Czarem go zabili. Tak, bez odcienia to będzie lipa. Komu pisana śmierć? Nadzieję, tak, mam. Mam eliksir. No i teraz dobra, się wycofam może. Też moment, bo jak teraz mi czara walną, to też mi ten odcień może paść. A ja nie mam żadnej mikstury uzdrawiającej. Co teraz? Dobra, zobaczymy. Aha, co wy tam kombinujecie? Komu pisana śmierć? Albo wiesz co? Wiesz, może ucieknij sobie do miasta, chociaż nie wiem, czy mi się opłaca do miasta wracać. Albo wiesz co, postój sobie tu może z dwie tury. Dobrze ci to zrobi. Powalczysz ostro. Odpoczynek się przyda. Ja już wiem, co ty kombinujesz. No nie. Znowu to samo. Mówiłem, nie leć na prawo. Nie zdążę go dopaść. No cóż, to wiwerny. Może odpuści. Jednak jest za słaby. Ale ja nie mogę pozwolić ci uciec. Antypaladyna sobie dał do czegoś tak słabego. No błagam. W sumie to i lepiej, że te lepsze jednostki są tak rozproszone. Jeżeli byłby jeden rozdział z takimi, to mógłbym mieć problem. A tak sobie na spokojnie mogę z nimi powalczyć. To teraz wracamy do kwestii krasnoludów. Ty tam nie leć, bo cię zabiją. Tak? No nie. Ty perfidnie nie chcesz się słuchać. Ja wiem, że tamtędy będzie szybciej, ale tego nie przeżyjesz. Kurde, ile mi się piekielnej many już w ogóle nazbierało. A ja potrzebuję many śmierci bardziej. Tak, znowu oczy zahaczyłem. Co tym razem? A te zombiaki. Już dobra, zajmę się nimi. Nekromanci nie działają. Mógłbym się tego spodziewać. No cóż, to będę musiał polegać na paraliżu. Ech. Myślałem, że trafię we wszystkich.
Czemu tylko 168? Lubię 166 ogólnie. I tak lepiej wychodzi, ale jednak bym wolał, żeby było te 170. No kurczę, te 4 punkciki więcej i mógłbym zombiaka zabić na strzała. Widocznie mój rycerz jeszcze jest trochę za słaby. No jeszcze lepiej. 3 punkty zostały. No proszę, moje wojowniki poturbowane. Nie! Masz iść tędy. Właściwie płynąć. Wszystko jedno. Zgładzić ich. Już mam 3 koła, to sobie teraz postawię. W sumie nie muszę, jeszcze nie mam wampira. Czempiona tak samo. Ale chyba lepiej zawczasu to wybudować. Arcywampir. Panie. Nie no, znowu. Nie dacie mi tej mapy przeszukać. Dlaczego w pobliżu mojego rycerza? Przecież wie, że jeżeli podleci do mojego rycerza, to padnie. Jaki był w tym sens? No co, bo moi wojownicy są trochę poturbowani? No i co z tego? Są tak samo potężni, jakby mieli full HP. Jakiś Belfegor mi się tu, kurczę, będzie walał pod nogami. Opisana śmierć. I nawet mi się nie waży robić kolejnego. Oczywiście znowu czar. Nigdy tego nie zrozumiem. Co oni próbują ugrać, robiąc mi coś takiego? Zwój plagi. Panie. Teraz pytanie. Jak tam się dostać do środka? Już jest wieża kościelna, no domyślałem się po tym terenie, bo on też jest nieumarłym, jakby nie patrzeć. Dobrze, myślę, że na tym odcinek zakończę, no niestety krasnoludy się tutaj mi wryły pod kopyta. Musiałem z nimi zrobić porządek, myślałem, że trochę więcej mapy sobie odkryję dzisiaj. No niestety. Przynajmniej już wiem, skąd przychodzą te małe zgredy. Jeszcze ich tam trochę pobiję, może odpuszczą, później... Nie wiem w sumie, czy ruszać na wieżę kościeja. Jednak do 5 poziomu... Moje jednostki mają bardzo daleko. I prędzej mój rycerz awansuje. Tak. Jeszcze się zobaczy. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.